A kuchni uzbeckiej już próbowaliście? Zapraszam na pierwszy odcinek serii Kuchnie Świata. Restauracja Samarkand to lokal serwujący prawdziwą kuchnię uzbecką w Warszawie. Na start pojawił się wypiekany w piecu tandoor uzbecki chleb. To ważny, obowiązkowy element. Później bulion z masą cielęcych pielmieni i mastafa, czyli taka warzywna zupa z ryżem, mięsem i warzywami. Całość delikatna, ale smaczna, a mastafa dodatkowo solidnie rozgrzewa. Znajdziemy tu też pilaw, w którym nieco wilgotny ryż uzupełniała marchewka, jagnięcina i przepiórcze jajko. Myślałem, że to nie dla mnie, ale pozytywnie zaskoczyło słodką mieszanką smaków i ostrą papryką. Ważną rolę odgrywa tutaj grill, a wyrazisty jagnięcy tomahawk pokazał mi, że nie bez przyczyny. W menu pojawiają się też różne odmiany kebabów oraz lagman, czyli ręcznie robiony makaron z wołowiną i warzywami. Będąc tu, warto napić się też herbaty po taszkecku. A to tak naprawdę jedynie część tego, co ta kuchnia ma do zaoferowania. Jaką kuchnię odkryć w kolejnym odcinku? Dajcie znać w komentarzu i zostawcie followa, żeby nie przegapić kolejnych